Hej, 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 witam serdecznie na kanale Isildur Necrox Games w kolejnym vlogu zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain The Solid Snake Show. Zobaczymy w tym zadaniu, tutaj podjąłem się takiej misji polegającej na uratowaniu mudżahedińskiego więźnia, Mujahedin Prisoner. Będziemy mieli tu możliwość pozyskania Transportation Specialist, o którym wspominałem wcześniej. Jest on niezbędny do ulepszenia Fulton Device do poziomu Cargo 2, żeby móc te cięższe ładunki przewozić, zabierać sobie do naszej bazy, typu kontenery, jakieś ciężkie sprzęty, cięższe ładunki typu pojazdy, nawet czołgi i ciężkie wyposażenie działka przeciwlotniczej i tym podobne. To cóż, myślę, że możemy zaczynać. Ja już tu sobie pozwoliłem troszeczkę podziałać. Jesteśmy na terenie naszego zadania głównego. Jest to wątek 10 tam z kolei w tych, z tych wątków fabularnych główny. Tutaj mamy tak kolejność dowolną w zasadzie. Nie mamy jakichś ograniczeń, jest otwarty świat, więc ja sobie tam od tego etapu, gdzie miałem zadanie chyba 5 z kolei fabularne, przeskoczyłem do tego 10. Wam pokażę, o czym mówię. Najlepiej zobaczyć to samemu. No i nie będzie teraz tutaj jako tako. O, jest właśnie, nasze zadanie. Locate and rescue the Mujahedin prisoner called Malak. Extract Malak, the Mujahedin prisoner who is being held at Lamarkit Palace. Co możemy tutaj jeszcze ogarnąć sobie? Znaczy, oprócz tego, że mamy zlokalizować i uratować tego więźnia o imieniu Malak, możemy jeszcze zdobyć dodatkowych specjalistów. Tu jest właśnie wymieniony nasz Transportation Specialist, drugi jakiś anestezjolog, Anestezja Specialist i goleś, jakiś koleś od mechatroniki. Coś w tym guście. Jako kolejne trzy osoby, które możemy tutaj pozyskać, a są one przetrzymywane jako więźniowie. No i to chyba tyle na razie z takiego wprowadzenia fabularnego. Możemy sobie cisnąć dalej nasze zadanie na spokojnie, sobie tylko wygodnie usiądę. No i lecimy, ja tu sprawdzałem też zasoby jakieś po drodze, ale póki co nic ciekawego nie wyczaiłem. Ani jakichś leczniczych złóż roślin i tym podobnych nie ma. Też flora i fauna tej pustyni też nie bardzo. Flora i fauna tej pustyni. O, właśnie natrafiliśmy na jakieś roślinki. Bardzo dobrze. Tam tu mamy golden kryszyn. Bardzo fajnie. Przechwytuję. Nie to chciałem. Wydajmy sobie snajperkę. Przeładujmy na pełny magazynek. Mają tu jakiś patrol, coś mi się wydaje. Zdejmuję. Zaczynamy na ostro. No będzie już dwóch mniej w tej bazie później. Zobaczmy sobie, gdzie upadli. Jakiś patrol. Czy udało mi się nawiązać łączność z bazą, czy nie? Nic ciekawego nie ma, amunicji mam tak pełno. Yeah.
been updated. Extraction arrived at the mother base. The Mahate Palace. The target should be somewhere at that outpost. Czyli mamy gdzieś w tej lokacji naszego jeńca. Zbliżymy sobie na mapkę. Dobra, mamy otargowane, jest to kilku tych typerów. Jest też jakiś czołg na chodzie. Tak powiem, jak nasrał tych żołnierzy po drodze, no ale podejdę po cichu, zobaczę, jak się uda tą sytuację rozstrzygnąć. Chciałem podchodzić sobie na spokojnie, zobaczmy jeszcze obwarowania pałacu pod kątem jakichś snajperów lub kamperujących się żołnierzy wroga. Analysis complete. Analysis complete. Dobra, mam ich otagowanych, tam mamy naszego prisonera. Oprócz tego szukamy dodatkowo trzech innych specjalistów, którzy też są tam uwięzieni. Ogólnie to zadanie nosi nazwę Angel with Broken Wings, czyli anioł z podciętymi skrzydłami, coś w tym guście by to brzmiało. Tu słyszę, jakiś patrol jedzie sobie. Wyjeżdżają z bazy. O, to może być nasza szansa. Bo jadą z tym jeńcem gdzieś. Gdzieś go wiozą, cholera. Jeszcze pod obstawą tego czołgu. Pojadę za nimi do tej drugiej bazy, żeby go odbić. Zobaczymy, jak to się sytuacja tu rozwiąże. Gdzieś go wiozą w cholerę. Dobra, śmigamy za nimi. Czołgu wyczaił, to wiem na pewno. Dobra, jedziemy z nimi na ostro. Jeden pójdzie z tej maniki. Dobra, ja sobie biorę teraz taki myk, weźmy fast food, nie, sleeping gas. Wybierzmy po prostu gas usypiający tutaj w tym kierunku. Nie wiem, czy tu ktoś z nich dojedzie do mnie, czy nie. Co się stało? Zabijają prisonerów, kurwa. Ja pierdziolę, muszę restartować to, bo zabijają więźniów. Prisoner have died. No któż by się spodziewał, że takie chamskie poczynania zabijają tych jeńców, nie patrzę. Episode 10, Angel with Broken Wings. Anioł z podciętymi skrzydłami. Commission is to rescue a prisoner being held at the Mahate Palace. He's known as Malak, Angel to his fellow Mujahideen. Start by checking the target's VI and your iDroid. The Soviets captured him and took him to the ruins of the palace. His family was subsequently killed in an airstrike on his village. Soviet scorched earth operation wiped it off the map. The Vine is none other than his father. Or rather, this was his father's dying wish. If you can manage to rescue
rescue other prisoners as well. Each one will add bonus to our pay. When you see them, I'm sure your conscience will tell you what to do. Zrobię kilka podejść, zobaczymy jak to się uda. Próbuję to zrobić po cichaczu. Szukamy tutaj na tym last known location, gdzie oni mogą być, czy oni go tam zawieźli, żeby go tam zabić, czy co, cholera, bo też nie wiem. To do drugiego posterunku odjechali. Sun will rise momentarily. Dobra. Musieli gdzieś tam odjechać. Ja sobie zlucę tą bazę, poszukam pozostałych więźniów. Zabili gdzie? No to chyba zacznę nagrywać trochę inaczej później. Stop!
kurwa też Mozilla jak baba z wesela, ja pierdolę. Się przeładuje, pół dnia będzie to kurwa ładował. Wygląda jakiś interrogation room lub coś w tym guście. Gdzieś w tym kierunku tu się trzeba będzie przemieszczać. Czyli tam gdzieś ich mają. Dupę człowieku, nie stój w miejscu. Too little too late, niggas. Spieprzej.
cały czas się stąd zawijać, jeszcze zasoby po drodze, tego nie mogę pominąć. Przeładuję sobie. Sprawdzamy pozostałe baraki. Jeśli idzie o tych komandirów ich. Wytyczne. Zdobyte. Skanujemy. I do naszej database. Zastanawiam się, którego kropnęli. Bo słyszałem, że tam zabili jednego z więźniów. Teraz tak, lucimy to, co tu jest. Miejmy nadzieję, że jeszcze ktoś przy życiu został tych jeńców. Może się wczyta, no, w razie jakiejś awarii. Otwieramy sobie baraki. Tu nikogo nie ma. Paczka diamentów ukryta. Drugi jakiś barak. Zjeżdżamy z nim na bazę. Pięknie, łatwo i kolorowo, ale dowiemy się być może więcej. Być może dowiemy się za chwilę czegoś więcej. Szukam kolejnych więźniów. Miało być ich tu trzech co najmniej lub czterech. Dodatkowo oprócz zwykłego tego celu, zadania naszego. Tą radiostację to im rozpieprzę. Być jeszcze gdzieś tu dwóch lub trzech
ukrytych w tych komnatach, no gdzieś tu w tym kompleksie, bo tam więcej nie ma. Zaraz sobie luknę jeszcze baraki, gdzie oni mogli trzymać tych jeńców. Barykady. Delivery point już otargowałem. No i... Dobra, będę sprawdzić jeszcze te lokacje tutaj. Oho, zasoby. Jakiś kałach też go biorę. I tego kałacha też przechwytujemy. Tu jeszcze moździerz do zabrania. Gdzie oni mogą być trzymani? No jakby w innej części tego pałacu gdzieś, ale zaraz się przekonamy. Dobra. Tu ich nie słychać. Więc tak na... Bujowe oko, że tak powiem, to może być gdzieś tu w tej lokacji, gdzieś tu w pobliżu, ale... Słychać ich gdzieś niedaleko. Gdzieś tu mają bazę, albo piętro wyżej, albo gdzieś tutaj. Zaraz zobaczymy. Chyba tędy się tam wejdzie. Jest kolejny z więźniów. Proszę, ale raz to... Trzeba go gdzieś wyrwać na świeże powietrze, wydostać. Tak myślałem, tu jakaś ich kolejna baza. Zabijamy. Nie wiem, czy tu mam dostęp do... Jeszcze nie, a stąd tego przeniosę. Czy da dostać do poziomu wyżej. Dobra, będę pamiętał drogę. Wejdźmy do kolejnej lokacji. Tu już nikogo nie ma. Tu mamy przejście. Dobra, tylko żeby teraz się nie przewrócić, cholera. Zejdę. Może po schodach normalnie jakoś. Jak nie są rozdupane. Dobra, jesteśmy. Spoko, spoko, spoko. Kładziemy go tu. I do bazy z gościem. Przejdę tędy. Już nic tu nie wymodzę, muszę śmigać na mapkę, co tam dalej. Tylko się przejrzę, czy wszystkich już wyciągnąłem, których się dało uratować. Sprawdzę, czy wszystkich uratowałem, których się dało uratować. Jeszcze się przejdę kawałek. No i śmigamy na z góry upatrzone pozycje, żeby odbić tego, którego odwieźli gdzieś tam dalej. Sobie sprawdzę mapkę.
karta, mapka. Czyli nasz target został przeniesiony troszeczkę dalej. Sobie sprawdzę ten briefingi i ewentualnie jakby była potem jakaś problematyczna sytuacja, będzie można od checkpointu poszczytać, więc w razie czego przewijamy, gdzie go zabrali. Nie wiem, czy oni odjechali całkiem, czy jak. Predicted road, czyli przewidywana droga poruszania się tych żołnierzy z naszym celem zadania. Dobra, tędy. To się oddalenie troszeczkę zrobił sobie. Trochę dalej bym miał to łatwiej. Aha, do jakiejś kolejnej bazy. To jest posterunek strażniczy. Ja sobie ich otaguję tutaj mapką. Dobra, i śmigamy w tym kierunku w takim razie. Tyle, że chyba już nie będę się bawił tą snajperką. Ja sobie tu zamówię. Zamówimy sobie po prostu, tak mi się wydaje, że zamówimy sobie po prostu wyrzutnie rakiet. To sobie gdzieś tu podejdę. Dajmy sobie tak. Mission. Supply drop. Weapon items. I lecimy w dostępne wyposażenie. Launcher. Zamów. Tam chyba był jakiś czołg czy coś, o ile się nie mylę, więc... I czekamy na dostawę naszej wyrzutni rakiet i zasobów. Supply drop complete. I tu nam odmierza odległość. Zaraz tutaj spadnie paczuszka. Zaraz tutaj spadnie nam paczuszka i zabieramy się za pogoń za tymi typkami. Mam nadzieję, że nie będą podejmować jakichś pochopnych działań i czynności. Nie zabiją tam nikogo więcej. Dobra, mamy wyrzutnie rakiet. Teraz taki myk. Odpalamy naszego wierzchowca. Teraz się tu zjawi. Ostrzegają nas przed burzami piaskowymi. Ale... Oho, jeszcze zasoby bym przegapił. Po drodze mam to zawinę od razu. Niewiele tu widać póki co, ale to też działa na naszą korzyść. Dobra, ja poczekam teraz, aż to minie, żeby pan się nie obudził, że tak powiem, w samym centrum jatki bez jakiegoś przygotowania. Patrzmy, gdzie ich ominęliśmy kilku, dobra. Jest ich posterunek, dobrze odjechałem, więc sobie ich ominę. Tak, żeby widzieli samego konia, który się przemieszcza, a ja się tak boczkiem i... Żeby nie wzbudzać atencji niepotrzebnie, bo może znowu zaczną strzelać do tych jeńców.
Cargo 2 zrobione mamy teoretycznie, więc trzeba by jeszcze dotrzeć do bazy w jednym kawałku. Mówię, trzeba by dotrzeć do bazy jeszcze w jednym kawałku, że tak powiem. No właśnie, więc... taki mały dylemat, dobra. Mały dylemat. Myślę, żeby dotrzeć do tej bazy w jednym kawałku, no to będziemy mieli już cargo dwójkę zrobioną. Zobaczmy, którędy oni jechali. Tędy ich tam zawiózł ich tędy tych jeńców. Ten żołnierz z obstawą, a ja podjadę tędy, oni mają tam jeszcze jakiś mocniejszy sprzęt, dlatego sobie zamówiłem wyrzutnię rakiet. Jest ten posterunek, gdzie go chyba zawieźli. Powoli dojeżdżamy. Dobra. Rośliny lecznicze. No, że mamy ten intel, to od razu informuje o obecności wroga. Znaczy wczyta o checkpointu. Aha, kolejne roślinki, zawijamy. Extraction arrived at mother base. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. Be useless, basically. Czy będzie bezużyteczny, teoretycznie rzecz biorąc, więc spróbuję podejść od strony tych baraków. Gdzieś oni z tym podjechali, też nie wiem. Enemy presence detected. Zaczniemy, że tak powiem, zabawę z nimi. Szkoda, że nie, tak swoją drogą nie wymyślili tłumika do wyrzutni rakiet, nie? Dobra, lecimy. What was that? Chcecie zadzierać z Fox Handionet? Podchodzimy pozycję wroga na pełnej petardzie. Chodzi o życie dwóch zakładników jeszcze po drodze, więc... Big outpost, nigga. Duży posterunek sił wroga. Leci jakiś żołdak. Sprawdzić, coś tu się stało. Gdzie on mnie tu wylukał? Z tej manki gdzieś jest. Hands up! Dobra, ten mnie tutaj nawabia wziął, a tu jakiś jego typer. Ja
próbował mnie odpalić. Dobra, przechwytuję tego. Tu nic nie będzie. No to już trzech mniej. Dobra, jeszcze ten karabin chcę sobie zabrać. Tam widzę jakiś podbiega, zdejmę go z tego działka. Czy tam się da obracać jakoś? Nie! Gnagi pierdolone. Przygrzewa się. Dobra, zjeżdżamy, bierzemy to. To już trzech mniej. Zobaczmy, jak sytuacja wygląda od frontu. Przetrzymują gdzieś naszego zakładnika w tym posterunku. Właśnie tam będziemy podchodzić. Ktoś mnie widzi gdzieś tu niedaleko. Czy mnie się dalej będzie podpatrywał sobie? Ha, ha, ha. Teraz na pewno nie ucieknie. Idzie jakiś typer tam. Chodź, 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 przyjacielu. Zauważył mnie i sobie tu biegnie w tą stronę. One down. Let's have a look. Ilu ich jeszcze tu wyleci? Na mikrofonie kogoś mam. No tagujemy sobie. Kolejny drop point. A moździerz przyda się. Znaczy mamy, że... Zaraz zobaczymy ten kontener na przykład. Co tu mamy? Common Metals. Mam już, że... Może się nam przydać, mówi, ale... Najpierw muszę odbić tego jeńca. Najpierw muszę odbić jeńca, więc tym się zajmijmy w pierwszej kolejności. Jakieś bardzo rzadkiej maści materiały czy coś w tym guście, jakieś potrzebne do rozwoju Modern Base i innych tam schematów i pierdów, ale zapominajmy, że musimy odbić zakładnika. Jeszcze sprawdzimy po drodze, co tu się dzieje. Biologiczne zabijamy. Mapa jakaś niepotrzebna. Nic ciekawego. Będzie jakieś kolejne wejście ich posterunek. Ja sobie to sprawdzę. Jest jakiś typer tutaj. Tam drugi. Gdzie tędy? Okay.
Fire Nerf! Gdzie drugi? Się zbliża. Z tej strony mnie zaszedł, no wiedziałem, patrz. Musiał być po drodze jakiś typer. To działko też bym sobie zawinął, ale jeszcze muszę wbić schematy na ten outpost. Więc zrobimy taki myk. Najpierw odpalimy nasz grom, żeby zniszczyć im ich tą całą konfigurację radiową. Co najmniej kilku, ja sobie tam wejdę teraz. Z tej strony się nie dostanę. Nie. Więc muszę iść tamtędy. Przepraszam was na momencik. Dobra, jesteśmy z powrotem w samym centrum tego grajdołka. W samym centrum tego grajdołka infiltrujemy bazę wroga. Dobra, wbijamy do wnętrza. Potrzebuję też trochę amunicji sobie zdobyć, więc się tutaj muszę pokręcić. Wchodził gdzieś tutaj w centrum operacyjne. Safety is your top priority.
where that happened. Jest ranny, nie przeżyje ekstrakcji, ale zobaczymy zaraz. Nie przeżyć ekstrakcji Fultona, a dlatego ja go wyniosę stąd. Rozjeżdżamy. Do pojazdu, przyjacielu. Zjeżdżamy, przyjacielu. Kurwy syn, no jeszcze mnie tu będzie wkurwiał. Świnie jebane. No i tak, mordeczki, musiałem powtórzyć od checkpointu. Znaczy, tak czy siak to się skończyło, no jak widać. Niestety nie dało im się przemówić do rozumu.
zbieram amunicję, zasoby, to co można tutaj jeszcze pozyskać. Wbijamy się na tą kwaterę po naszego zawodnika, którego trzeba odzyskać. Dobra, dalej. Zasoby, blueprinty, wszystko co się nam przyda. Cassette tape deco my by... Aha. Dobra, pozostałe walizeczki z materiałem biologicznym, to sobie połażę, zanim się tym zajmę. Już mamy spokój. Tutaj już nic nie ma, tu też dalej nic. No więc sobie normalnie przechwycimy furkę i odjedziemy z tej pozycji. Tu już więcej chyba nic nie znajdę. Tam jakąś chyba walizeczkę z materiałem do pozyskania. Cóż tu jest? To jakieś wyjście, tu przejście. Dobra, tu mam materiały jeszcze. No, jeszcze ktoś tam. Ktoś tam został, jakiś wojownik. Zaraz sobie go spróbuję wypolować. Na radiu słyszałem. Albo ktoś z wnętrza budynku. Zaraz wejdziemy na górę, żeby mieć pogląd na sytuację. Mieć lepszy pogląd na sytuację. Nie ruszam go, bo jeszcze go coś trafia. I tak już jest poraniony, muszę go zawieźć do śmigłowca. Tam na radiu coś usłyszał. Tędy, nie? Rozejdziemy tędy, do środka. Nie o to mi chodziło. Wchodzimy do środka. Dobra. Zjeżdżajmy. Siadaj, chłopie, i jedziemy. Spytamy się jakichś dwóch czy trzech, jak tu gdzieś się kręci. Kilku ich tu padło. Jedźmy dalej. Proponował się oddalać w tym kierunku. Dobra, te jeepy wiele wytrzymają. Teraz tak, zajrzyjmy na nasz iDroid. Helikopter, pick up. Tu mamy
najbliższą w tym kierunku w Londynie. Landing zone. Zawieziemy gościa. Może być wysoko, nie tam ryzykować. Tędy nie zjadę, cholera, muszę się cofnąć. Cofniemy do drogi, bo tu jest trochę za wysoko, jak na takiego jeepa jeszcze z rannym cywilem. Może tu jakoś się da wymiksować z tego. Oho, mamy podjazd w miarę taki. Wykręcam sobie. Dobra, nie tu. Ajajaj, dobra, helikopter już nadleciał. Ja tu wykręcę. Dobra, prosto teraz. Tędy. Kurwa, rzeka nagle. Muszę sobie luknąć, gdzie oni wylądują. Gdzieś nad tą rzeką chyba. Dobra, przeniosę go te ostatnie kilka metrów. Jeszcze mi tu rzeka wyskoczyła. Przejdziemy ten kawałek tam. Jakoś damy radę. Coś tam bredzi. Coś tam tej malarii swojej. W tej swojej malarii coś tam bredzi, opowiada. Muszę podspieszyć, bo będzie burza piaskowa. Materiały po drodze. No i spadamy. Jeszcze podliczyli nas za rank restricting item jest, czyli przedmioty jakiegoś tam fire support, czyli wsparcia ogniowego zostały wykorzystane na kwotę. Dobra, niech to doliczy, no już trudno. Codename Doberman. Jak taki wielki wilczur, taki Doberman, cholera. No nic, lecimy dalej. To chyba tyle, dalej was nie będę mulił tymi ekwipunkami i tym, co tam trzeba dalej robić w Mother Base, bo to już każdy sobie jakoś to ogarnie po swojemu rozkmini. No dalej lecimy do bazy i rozwijamy dalsze nasze statystyki i zdolności. Apparently it fell victim to some sort of disease and was completely burned to the ground.
Malik was out on a mission at the time, and that's the reason why he alone survived. But the question is, who hired us to find him? According to Malik, he saw strange soldiers snooping around the village when he got back. Turns out they were members of Cypher's Strike Force XOF. My theory is they wanted to get their hands on Malik to question or silence him before the Soviets could get to him. Cypher was just using us to cover things up. All that crap about Malik's relative was a front to convince us to retrieve him. But an entire colony just wiped off the map. It sounds a lot like the Hameed during the Honeybee incident. All I know, boss, is there's no way in hell I'm handing Malik over to Cypher. I decided to bring him back to Mother Base instead. He's one of us now. We told the client through a cutout that the target was killed. For some reason, though, they still paid us everything we were owed. Cypher's obviously up to something. This is probably just another preemptive cleanup operation to them. But to Malik, he lost his village, his family, everything. And he wants his revenge. In other words, he's one of us. Odzyskano część emblematu Doberman. No fajnie, fajnie. Prawdziwy Diamond Dog Doberman. Fajny codename. Dobra, lecimy dalej. Co tam jeszcze nam się odblokowało? Wzór do sztandaru Doberman. More staff from each of the teams are active in the area of operations now. That means some will be wounded, get sick or suffer PTSD. That's where the medical team comes in. I've taken the liberty of commissioning the construction of a new medical platform. Having proper medical facilities for the men is a matter of life or death, so I put up the resources this time around. You can check on the platform's progress by selecting base facilities under the iDroid's Mother Base menu. Dobra, ten nasz koleżka powiedział, że wynaleziono nowe jakieś tam platformy, znaczy wybudował medyczną platformę dla tych, którzy tam w trakcie pracy czy boju zostaną ranni, doznają jakichś urazów i chorób, więc będziemy mieli własny szpital w Mother Base, co w sumie dobrze świadczy o postępie tej mojej sprawy. Lecimy dalej. Mamy teraz specjalistę od broni palnej, specjalność wyrzutnie rakiet. I wreszcie pozyskano Transportation Specialist, aby wreszcie móc sobie przenosić wszystkie już rodzaje ładunków dostępnych w grze do pozyskania. Mamy też anestezjologa. Anesthetic Specialist do tej drużyny medycznej jak najbardziej się przyda. Dobra, kolejni zawodnicy do bazy. Wracamy do Mother Base. No ja chyba zakończę ten odcinek na tym, bo i tak już będzie długi ten materiał. Trochę też się naddenerwowałem po drodze, ale wreszcie udało się wykonać to. An active sonar that can detect the positions of soldiers, prisoners, and animals. To start development, give the order from your iDroid. Dobra, nie będę was zamulał tymi ekwipunkami, co tam dalej trzeba robić w Mother Base. Zrobimy o tym kolejnego vloga w następnym odcinku. Powiemy sobie o rozwoju Medical Platform, czyli tych medycznej drużyny i szpitala polowego. Potem będziemy to ulepszać, więc i warunki będą lepsze. Co tam dalej? Też pozyskamy sobie skill Cargo 2. No i to tyle. Teraz już mamy wszystkie niezbędne ku temu wymagania spełnione. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na kolejne odcinki. Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain oraz na inne moje materiały. Zapraszam serdecznie. Mówił Isildur Necrox. Cześć! Finish the maze, you win the prize. Let's play. Now it's your time to die. Dungeons and Dragons. You want to play?